halo, no cześć, dzień dobry, witam serdecznie, drodzy widzowie, witam w kolejnym odcineczku z Farmy na Pokaz. To już jest, mordo, odcineczek jaki? Piąty. A, to Matik ze mną oczywiście, witam serdecznie. Witam. No bez niego to byśmy tu nie podziałali. Dzisiaj wyłączyłem chudy, czyli to, co bardzo chciałem zrobić w poprzednich odcinkach, a zapominałem, bo tak naprawdę piękno tkwi w prostocie. Tak dzisiejszy odcinek się będzie nazywał, bo faktycznie dzisiaj trzy proste gospodarki, które naprawdę wpadły nam po prostu w oko. Więc liczę na to, że wam też się, słuchajcie, spokojnie, ja tu, o, sarna tam jest, uciekaj, bo samochód jechał. A, nie jechało nic, ja mam jakieś omamy. Mniejsza z tym, na tym się nie skupiamy. Ale że, mordo, jaki wicher chyba, weź wrota od stodoły, się zaraz pourywają. Paweł K. na sam początek z numerkiem, kurde, ja już numerków, ja już nie pamiętam, które dokładnie teraz 13? Będą, było 13 chyba, bo było, jo, bo były 4 odcinki po 3, to masz 12, 10, 11, 12, czyli 13, 14, 15 dzisiaj, ale wszystko będziecie mieli tam w jakimś montażu, więc zaczynamy od Paweł K. i tutaj naprawdę powiem wam, kurczę, naprawdę prostota. Tak, tylko podniesiony teren, bo może dla niektórych tylko tak, a dla niektórych bardzo wiele, ale kurczę, robi tak świetną robotę, mi się tak spodobały te wyjazdy z garażu, że trzeba sobie na spokojnie tutaj, no pewnie kombajnem bym tutaj stąd wyjeżdżał. No zobaczcie, jak to pięknie wyjdzie, więc no przejdźmy od razu tutaj do oceniania, do sprawdzania całego terenu, czyli pierwszy podpunkt, zagospodarowanie. Jak widzimy, idealnie teren wykorzystany od lewej do prawej strony. Fajnie, podoba mi się ta siatka. Podoba mi się ta siatka, nie wiem, jakoś ona ma tak bardzo fajny klimat. Ja muszę też zacząć jej używać. I teraz nie wiem, ona jest chyba z modów. Ona nie jest z platyny, ani gdzieś tam z premiumki. To jest chyba zwykła siatka. Nawet nie wiedziałem, że ona ma serduszka ten powycinane w siatce. Nie, ja serduszka, pierwszy... tylko takie poprzecinane. No ale ty, te środkowe miejsca. To jest normalnie jak serduszko, no jo. Szacun, szacun. Do tego nie wcześniej, jak widzicie, pod słońce tego człowiek nie widział. Więc mamy bardzo fajną bryłę, prostą. Co najważniejsze w tym wszystkim, to jest prosta, słuchajcie, tutaj bryła. I mamy oczywiście stylosy do kiszoneczki. Mamy oczywiście całą pryzmę obornika. Tutaj też wszystko to jest na takim podwyższeniu. Ogólnie bardzo fajny klimat na tym polu by był, gdybyśmy sobie robili jakieś tam żniwa. Zresztą widzicie teraz bardzo dobrze sami, więc gospodarstwo jest na takim podwyższeniu, gdzie później też w tle jest to fajnie wykorzystane i super, że zagospodarował ten teren mimo wszystko też poza gospodarstwem. Nie musiał, ale dla was, jak wy od razu idziecie sobie pograć, no to od razu macie to fajnie, wiecie, przygotowane, nie musicie nic tutaj działać. No ale największą robotę przy tym zagospodarowaniu tutaj oczywiście robi ten teren. No i powiem wam, że wiecie, mógł zrobić tutaj dużo tego miejsca, aby można było zjeżdżać, no bo wiadomo, no tutaj górka, więc nie zawsze każdy, ale fajnie jest to zagospodarowane, jest wystarczająco moim zdaniem miejsca. Są tutaj duperele różne, no, tutaj więc fajnie, tak to jest na wysokości też przy tym budynku fajnie zrobione. Tutaj ja obstawiam, że tu bym sobie jakiś, nie wiem, stuk prawdopodobnie poustawiał na dole. Gdzieś bym tutaj to wykorzystał, więc na taką czwórkę z plusem mógłbym powiedzieć, że teren jest wykorzystany. No mocna czwórka z plusem, czyli to pierwsze zagospodarowanie mamy na czwórkę z plusem. Zastosowanie dekoracji i szczegółów. Jeśli chodzi o maszynki, tutaj nie mamy, gdzieś pewnie autorowi to nie pasowało, więc trudno, my po prostu to tak jakoś oceniamy, ale wy to macie całkiem inaczej. No tak, no jest zetorek, szkoda, że nie ma jakichś tam jeszcze innych maszynek, bo bodajże chyba w garażach nic nie było, ale tak, jeśli chodzi o dekoracje, tych dekoracji mamy naprawdę sporo, ale też tak z głową zrobione, bo wiecie, nie jest tego tutaj nawalone. No. Jest bardzo fajne to, że mamy żmijkę w miejscu, gdzie faktycznie ona może być, bo jest tam tutaj jest góra, w tym budynku. Tak. Jo, tutaj zobaczysz, jest niżej w tym garażu i mamy górę. Czyli to jest ta praktyczność, to będzie ta praktyczność. Tak, bardziej możemy to tam podciągnąć, a dekoracji tutaj mamy wystarczającą liczbę, tak mi się wydaje. Tu bym szczerze mógł stanąć sobie z jakimiś przyczepami. Tak, mogłoby coś być, a jak nie, to ja bym tutaj po prostu trzymał przyczepy, tak mi się wydaje. Ale faktycznie gdzieś tam lekkie jeszcze jakby się tu dekoracje jakieś pojawiły tutaj na tej końcówce, no to wtedy by było ideolo, ale dzisiaj akurat mówię, no jest taka prostota, która mi się po prostu podoba i mówię, tu te szczegóły jednak przy tym domku, no tych szczegółów mamy troszeczkę więcej, tych dupereli tak zwanych, czy też tutaj na samym początku gospy, bo i mamy też, widzimy jakąś wodę, jakiś stawik, to generalnie tak, jeśli chodzi o dekoracje i szczegóły, no to wiadomo, jeden punkcik leci za to, że nie ma tych maszyn, no ale to tam nikt się tym praktycznie nie przejmuje z tego, co tak czytamy i widzimy, więc spoko. I tu bym dał chyba takie... Chyba taka czwórka, powiem ci nawet. Takie 3 plus myślałem, bo jednak gdzieś z tego tyłu tu... Sam nie wiem, czy bym coś dorzucił,
jakbym robił, po prostu mam tu trochę taką pustkę. No ja, no może faktycznie jeszcze za tym coś, gdzieś jeszcze jakiś krzaczek, chociaż coś takiego, jakiś duperelek mógłby się pojawić, więc taka trójka z plusikiem dla mnie, moim zdaniem, to będzie naprawdę super ilość i tak tych punktów, które uda się zgromadzić. Bardzo fajnie ma zrobione tutaj te oliwki przy szklarni. Okej, lecimy dalej, kreatywność i praktyczność, więc tu jeśli chodzi o kreatywność, mamy kreatywność jak najbardziej, bo słuchajcie, to też trzeba umieć zrobić i kreatywnie to zrobić, bo ten płot naprawdę mega to oddaje. Zobaczcie, on jest na równi. Jesteśmy na wysokości z dachem, nie? Gdyby nie było tego płotu, to nie byłoby takiego efektu, moim zdaniem, bo tu tak dziwnie by było widać ten dół w tym garażu, by trzeba było czymś to zagospodarować, jakieś krzaki dać, coś w tym stylu. Naprawdę ten płot oddał dużo i pewnie będę się nieraz tu gdzieś tym sugerował. Więc mamy też i bardzo fajnie tu wszystko pociągnięte, jeśli chodzi o inne siatki. Mamy jakiś stawek, mamy fajnie zrobiony też domek naokoło, bo też jest na jakimś tam poziomie, bo jakby nie patrzeć, szklarnia jest wyżej niż troszeczkę dom, więc kolejne poziomy. No i tutaj też naokoło gospodarki też nie mamy jakoś płasko, tylko też to jest na jakimś poziomie. Więc tutaj jeśli chodzi o też praktyczność, no to faktycznie widzimy tu tą dmuchawę, którą bardzo fajnie, że Matik zauważył, bo jest w idealnym miejscu, czyli od razu możecie sobie pograć i będzie z niczym wam to nie będzie kolidowało. Wszędzie można wjechać, wszędzie można wyjechać, bo tu też również mamy tego miejsca dość sporo, żebyśmy mogli sobie przejechać. No i z tyłu gospodarki jak najbardziej, nawet z dwoma przyczepami jesteśmy w stanie sobie tutaj przejechać. Gospodarstwo ustawione oczywiście na krówki, więc szkoda, że po prostu tych krówek gdzieś tam nie ma, bo zawsze coś nam tu już pomuczało. Ale mimo wszystko ja myślę tutaj, że ta kreatywność i praktyczność to taka czwórka z plusem. Jo. Tak mi się chyba wydaje, nie? Pomiędzy czwórką a czwórką z plusem tutaj bym dał. No bo jednak mówię, no tutaj się pobawił i jedna z niewielu map, która mnie zaskoczyła takim terenem na gospodarce. Jakoś tak po prostu, to od razu zobaczcie z tego wjazdku, nie? Wjeżdżamy i ten teren widać, zarąbiście, więc dla mnie czwórka z plusem. Estetyka. Jeśli chodzi o estetykę, tutaj te płyty mogłyby być o ten metr w prawo krótsze i wcześniej mogłoby się zaczynać już ten podjazd, z racji tego, że po prostu no płyty najczęściej są gdzieś poukładane na takich równościach, ale to jest, mówię, to takie można powiedzieć śmiało, że gdzieś tam przy tym terenie to też już ciężko to poogarnąć, ale jeśli chodzi tutaj o tekstury, no zobaczcie, tu mimo, że mamy wysokość i wszystko, no to udało mu się naprawdę bardzo fajnie wyprowadzić równy teren. Mamy bardzo ładnie pomalowane, czyli tam, gdzie trawa, to trawa, tam, gdzie jakieś błota i inne tekstury, nic nam nie wchodzi, tutaj jest wszystko dobrze, lekki podjazd. Co się stało? Coś znalazłeś? A tutaj tak troszeczkę. A tutaj jest trawka, jest lekka trawka, faktycznie jest lekka trawka, więc bardzo dobrze, że to zauważyłeś. Ale czy jeszcze gdzieś coś znajdziemy? Raczej nie, tutaj się dość dobrze chyba pobawił z tym terenem, więc możemy wejść i sprawdzić. No tu też jakaś tam lekka trawka, no i troszeczkę ziemi się tutaj nam w środeczku wkradło. No wiadomo, pewnie troszkę posiedzieć jeszcze takie pół godzinki nad tym terenem, żeby go w 100% dobrze tutaj w każdym miejscu zrobić, ale też wiem, buduję, wiem, że czasami każdy budynek potrafi coś podnieść, coś zrobić, więc tutaj lekki minusik na pewno za tą estetykę można dać, ale mimo wszystko dla mnie to i tak jest, dla mnie to i tak jest czwóreczka, nie? Tutaj tak, wydaje mi się, że mogłoby być, nie wiem czemu mogłoby być tu więcej zieleni, tak jak jest ten stawek, tak, o tutaj gdzieś, o, wraz z tym, bo wydaje mi się, że tu dość często się nie jeździ ciągnikiem, choć może tutaj przy silosach ktoś sobie nawracać, nie? Coś tego typu, no, też to mogłoby tak być, ale dla mnie chyba taka czwóreczka. Czyli co ty myślisz? Ja? No, ja, chyba tak. Zostawimy. Bo jednak gdzieś mówię, no tam, o, tutaj troszkę, nie, no podjechałby, wiadomo, tutaj mamy też z tej górki, więc takie to podskoczenie mogło być większe, więc czwóreczka. Na piąteczkę tutaj nie, niestety nie ogarniemy, ale czwóreczka jest, no i jeśli chodzi o tutaj naszą ulubioną kategorię, czyli spójność budynków, tak szczerze, no jest to jakaś większa oborka, więc i te silosy, zastanawiam się tylko nad silosami do kukurydzy, czy nie są zbyt duże jak na to gospodarstwo. Ale gdzieś tam te budynki też nie są małe, patrząc na to, że mamy tu krowy w tym dużym zabudowaniu. No, myślę, więc że chyba jest sam raz, więc tutaj chyba nie mamy się co przyczepić i jak najbardziej piąteczkę możemy pisać, bo dużo mamy płotów, ale są bardzo fajnie ze sobą połączone, więc to jest naprawdę super. Więc co? Ile będziemy mieli, jak to sobie policzysz? 21,5 punkta. Uuu, no i kurde, nie myślałem, że będzie tak dużo ogólnie. Nie myślałem, czyli no to piękno tkwi w tej prostocie. Lecimy dalej.
Okej, okay, lecimy. Numerek numer 11, jeżeli nic nie pomyliłem, i to Matti. 13, modlitwka albo 14. Faktycznie 14, dobra, mniejsza z tym. Matti, my tutaj mamy, wszystko będziecie mieli fajnie opisane. I kurde, powiem wam, że już czuję ten klimat. Po prostu czuję ten klimat, to są moje klimaty. Jeśli chodzi o to gospodarstwo, dużo zieleni, fajny styl. Już na sam początek dostajemy. Jest dużo smaczków, naprawdę ta stodoła. Zobaczcie, z tymi duperelami takimi, z tą zielonką. Bo naprawdę tej zieloności mamy dużo. To co wy u mnie też często lubicie, a o czym ja często też już zapominam. Więc kurczę, troszkę muszę to na pewno nadrobić, gdzie tutaj te niektóre gospodarstwa mnie na pewno tym wszystkim oczarują, ale mamy tu naprawdę świetnie, uwielbiam te zakończenia. Czasami nie ma tu żadnego płotu, ale kurde, robić żniwa za swoją gospą, no przepięknie. I fajnie, że on to też zrobił, bo pokazał właśnie tym klimat. Jakby tego nie było, to pewnie byśmy chodzili, kurde, o, może tu za pusto, może coś tych. A tak to wiemy, że tu pole fajnie to wygląda, więc jest super. Stawek oddaję. Generalnie ta gospa chyba dość daleko zachodzi, bo ona prawie, że gdzieś dotąd, nie. Jakoś wiem, że to na pewno, to jest ta trzecia, tak, to jest numer 3 i ona chyba kawałek tutaj wchodziła do tyłu, więc... Tutaj jest tak mordeczko mniej więcej dotąd. No, więc zobaczcie, ten zagajnik tutaj mamy, zagospodarował ten teren naprawdę bardzo fajnie, bo mówię, tutaj też się to jak najbardziej wlicza do tego wszystkiego. Mamy beleczki, mamy też na tej gospie, w ogóle fajne rozwiązanie zrobił, że mamy tam pryzmę zakrytą i tutaj druga, tak, taki jakiś pomysł na to był. Podoba mi się też tutaj ten krzaczek, ale to później będzie już ocenia pomiędzy silosami, więc tak, jeśli chodzi o zagospodarowanie terenu, ja przebiegnę wam jeszcze z tyłu tutaj fajnie pokazać, jak to wygląda, ale naprawdę podoba mi się też tutaj to gdzieś jakby, nie wiem, to ściekanie tej wody, fajnie też to tymi teksturami poprowadził, mamy tu też utwardzone tak jakby takie płyty do wyjazdu, więc naprawdę wygląda to spoko i mamy chałupę tak jakby na podwyższenie, ale tam jest dawane, nie? Więc jeśli chodzi o zagospodarowanie terenu, moim zdaniem, no to kurczę, słuchaj, tutaj no, ta czwórka z plusem to jest na pewno. I tutaj chyba nie mamy co gadać, bo mówię, trochę się musiał chłop narobić, żeby tu też to poogarniać i za to wielki szacun, bo no daje to bardzo dużego klimatu. Tutaj właśnie ten zagajnik taki poprowadzony, ja mówię, ja to czuję, więc nawet czuję to, że mógłbym tu prawie pod piąteczkę, ale no... Nie wiem po prostu tutaj, jak jest tutaj z tym zagospodarowaniem terenu myślisz. Bo mówię, nie każdemu też może się tu to spodobać, że wiesz, jednak tu jest tak pusto, nie? Nie jesteśmy niczym ogrodzeni, ale no tak dużo gospodarstw gdzieś tam, jak swoje pola ma od tyłu, no to tak jest. Ale chyba ta czwórka z plusem, no to jest i tak nieźle, nie? Taka mocna czwórka z plusikiem tutaj jest, byku, jak najbardziej. Zastosowanie dekoracji i szczegółów. No ze szczegółów to tutaj, słuchajcie, mamy naprawdę dużo. Jest w końcu to, o czym mówiliśmy ostatnio na odcinkach i chciałem bardzo, aby to w końcu pokazać, i jest to zboże w hali i zobaczcie, ile ono daje, jakieś tam głupie big bagi, to wszystko, i kurczę, już całkiem inaczej się inaczej człowiek spogląda na te garaże, na to wszystko, co się na tym gospodarstwie znajduje. Przy chałupie fajnie ze smakiem, dużo takich dekoracji małych, pasujących może do ogółu generalnie, fajnie wymyślony ogródeczek, że tutaj sobie z wejściem jest tak troszeczkę jakby oddzielony od tej naszej głównej gospodarki, ale wszystko takie bardzo pasujące, moim zdaniem do siebie. Gdzieś tam wiadomo, przy tym wszystkim będzie tutaj ta estetyka trochę cierpiała, bo tu mamy jakiś kawałek drzewa ściętego, niewycięty konar, więc no to by ciężko by wrota otwierał. Ale Zetor chyba się zapoli i uszczelka pod głowicą wystrzeli. Bardzo fajnie też ta wiata. Idealnie wręcz by można powiedzieć ją spasował, no. To są dwie. Tak. Co? Aha, dwa elementy. A no tak, dobra, no to naprawdę szacun, bo tutaj za tą kreatywność gdzieś tam później będziemy na to patrzeć. Ale teraz zastosowanie dekoracji i szczegółów. No tutaj zobaczcie, belki robią robotę, staw robi robotę, drzewa, wszystko jest. Tych dekoracji takowo, tam gdzie są, to są, ale głównie gdzieś się skupił na szczegółach, czyli na drzewach, na krzakach, na kwiatach. I to mi się jeszcze bardziej podoba w tym wszystkim. Więc kurba... Ale kurba, znalazłem tego. Nie wiem, gdzie ty jesteś. Za tobą. Czekaj. Który? Nie wiem, nie widzę. Ale kurwa. Ja gram bez tych. A dobra, tutaj świecisz, no.
No, ja właśnie to tutaj mordo też będzie przy estetyce, bo ja znalazłem też kilka błędów, więc więc to tam ciul. Ale jeśli chodzi o zastosowanie dekoracji i szczegółów, kurde, 4 plus 3, 5, bo tu naprawdę, powiem ci, jako jeden z niewielu tak fajnie oddał ten zielony styl, tą, nie wiem jak to nazwać, tą florę, faunę na gospodarce. Ale no, moim zdaniem jeden z niewielu, no naprawdę tej zieleni jest dużo i kurde, no naprawdę to dobrze zrobił. I tu tak się zastanawiam, nawet ci powiem, że nad piątką, kurna dziot. Ja, no niby z jednej strony też mamy tutaj te maszyny, zboże wysypane, to no, tak jak mówisz. Chyba ja bym dał, chociaż chyba dałbym to. Ja też no. Się pomiędzy tym waham, powiem ci szczerze, ale no chyba dobra, no tak jak mówisz. Dałbym do piątkę, bo mówię, urzekł mnie bardzo tą zielonością. Dał ją idealnie, mógłbym powiedzieć, dał ją idealnie, estetyka tam wiadomo swoje, ale dał tą zielenieniość idealnie, więc kreatywność i praktyczność. A więc tak, tu damy radę wszystko ładnie wyjechać, fajny ten przejazd, że można sobie zaraz do tyłu ruszyć. Nie wiem jak tutaj taka górka jest lekka, ale powinniśmy powoli, mogłoby być trochę bardziej wygładzone. Nie wiem jak z praktycznością tej dmuchawy, no na tak 2 na 10 bym powiedział, nie to co przy poprzednim gospodarstwie, więc tutaj trudno, no tu nie patrzę na to, bo tu wiadomo czasami kolizja od jakichś budynków, ale no dobra, kolejna estetyka gdzieś tam nam się wkradła, ale jeśli chodzi o taką praktyczność typowo w wjeżdżaniu, wyjeżdżaniu, to nie byłoby tutaj żadnego problemu, więc dość fajnie to wymyślone, no mówię, niektóre rzeczy nie są jakoś tam bardzo praktyczne, ale tak to myślę, że tutaj na choć nie, tu nie ma też tej kreatywności jakoś dużo, nie? To też nie możemy za dużo dać, więc ja bym dał tutaj tą trójeczkę. Bo jednak gdzieś ten jeden punkcik, mimo jest kreatywnie jest, tutaj. Inaczej, jest gospodarstwo ładne, schludne, ale nic takiego kreatywnego, nie? Tak, no jakby tak jak mówiliśmy przy pierwszych odcinkach, że jednak te takie bardzo kreatywne, no muszą gdzieś te punkty łapać. Tutaj za te wszystkie duperele, co tutaj widzimy teraz, dostał już punkty gdzieś tam bardziej, więc tutaj możemy tutaj tą trójeczkę spokojnie tu wpisać. O Boże, piłę wyciągnąłem. No i tutaj ta estetyka, kurde, no na podwórku nie mam się do czego przyczepić, bo jest pomalowane idealnie, krzaki idealnie, ale kurde, no jest kilka mankamentów, już mógłbym na to oko przymrużyć, nie? No bo wiadomo, te krzaki się tak stawiają, ale tu mamy kolejną trawę, tu mamy gdzieś kurde, no ten pień, no nie pasuje mi ten pień tutaj, mimo wszystko, więc gdzieś tam już nawet nie będę po szklarni patrzył, bo też widzimy kolejne rzeczy, wiem jak to trudno czasami ogarnąć, żeby te krzaki, ale ja też czasami maluję po 10-15 razy, żeby tylko to ogarnąć, no tutaj gdzieś wchodzą obiekty, wiesz, jak jeszcze jest... Wiesz co mi się na przykład nie podoba, no? Tak, jak tu chodzę z tyłu? No? Że tak w sumie tu na środku te właśnie, tak jak mówisz, te większe takie krzaczki, inaczej krzaczki, te większe takie chwasty, nazwijmy to, rosną. No i ogólnie tak, je wyciągnikiem przygniót, one tu jeszcze na boku pasują? Ale może tutaj, tych tak, kilku... Zobacz tutaj na przykład, to jest takie jakby trochę tak na chybił trafił, wszystko po trochu i co tutaj zostało, to zostało i trudno. No tak gdzieś tam wiesz, tak jakby nieczęsto było jeżdżone i po prostu sobie odrosnęło, no ale tutaj mówię, jest nie tylko jeden czy dwa błędy, jest tych błędów kilka, bo tutaj jeszcze też brakuje tej trawki, są takie niedociągnięcia, szkoda naprawdę, ale to ktoś z was sobie po prostu, komu się spodoba podstawa gospodarki, to sobie te błędy po prostu poprawi i w zupełności gospa nadaje się do zarąbistego grania, ale ja bym tutaj za estetykę takie 3 plus bym dał, bo no gdzieś tam jest kilka tych takich błędzików i w ogóle, ale tak to no mówię, mi się ogólnie podoba. Jeśli chodzi o ostatnią kategorię, czyli oczywiście spójność stylu gospodarstwa, no to się tutaj przyczepić nie mamy co, bo no ogólnie ta stodoła bardzo pasuje do tego, co on tutaj zrobił. Gdzieś... No ale ta obora też jest pusta, taka obora może być nowo postawiona, więc no tutaj wiadomo, jak gospodarstwo jest takie, no to też inaczej może nie być. Silos trochę może przymały jak na taką oborę, porównuję sobie gdzieś tam to poprzednie gospodarstwo do tego. Tam te silosy takie lekko może jak na zaś, a tutaj tak jakby lekko za mało, ale no mamy belesiano kiszonki, a no to też faktycznie jest ten plusik, że byśmy mogli spojrzeć, ale tak to generalnie i silosy fajnie dobrane, no moim zdaniem pasuje to wszystko do siebie. Właśnie, tu kolej wrota, no właśnie. Zobaczcie, niby fajnie, tego nie zauważyłem wcześniej, no ale te wrota też by trzeba było jakoś ogarnąć, żeby podczas otwierania. No niestety, ale tak się nie otwierały, ale wtedy by stracił. O Jezu, przepraszam, dzisiaj już tyle nagrywamy tego wszystkiego, że ja już też jestem wypompowany sił przed samymi targami, żebyście w następnym tygodniu mieli coś do obejrzenia. Można było przesunąć tu jeszcze ten metr 2. Ci silosy, zobacz, przesunąłbyś na równi z no, tym by było też i by już tam chyba dało radę wszystko otworzyć. Także... tu bym, kurczę,
4 plus czy 5? Nie wiem, jak, nie wiem, jak patrzę na tą oborę ogólnie. Ale no tu mi się podoba bardzo, że... Ci lewitują w ogóle. Jo, tu ogólnie te garaże ma dobrze dopasowane. Ta stodoła z chatą mi się widzi, ale nie, no ta obora też w tych teksturach jest okej. Okay. Dobra, nie ma co gdybać, niech będzie ta piąteczka, niech będzie ta piąteczka. Tutaj przy tej kategorii w sumie zawsze nadrabia każdego z panów. Gdzieś jest jedną tam, czy może dwie daliśmy 4 plus albo 4, bo coś tam nam się nie zgrało, więc możesz mnie to tam pięknie podsumować. A ja was zapraszam ślicznie do Matixa. A dziękuję serdecznie, mamy tutaj, wychodzi na to 21 punktów i samochód mnie przejeżdża, także pół punkta tylko mniej niż na poprzedniej. Kurde, tak bym normalnie teraz aż gdzieś jeszcze te pół punkta urwał, żeby takie 20 i pół, bo jest ile? 20 punktów? 21, takie 20 i pół, 20 gdzieś tu, choć no mówię, no bo ja mam tutaj swoje smaki, mi się to podoba. Więc nie, no dobra, tak oceniliśmy, więc tak to zostaje, zresztą wy i tak na to nie patrzycie, oceniacie podług tego, jak wam się gospodarstwa podobają, więc to mnie cieszy. Lecimy na gospodarstwo kolejne. No i mamy, słuchajcie, kolejny numerek i mamy kolejnego Pawła, Paweł B. I naprawdę powiem wam szczerze, już jak tam na sam początek sobie dzisiaj myślę, to będzie chyba najbardziej zażarty pojedynek z tych wszystkich, bo wziąłem sobie dzisiaj proste gospodarstwa, w fajnym polskim klimacie, gdzieś tam nie takim już bardzo mocno rozwojowym, tylko takim jeszcze polskim, i będziecie mieli dzisiaj niezły orzek do zgryzienia, na pewno wielu z was, ale żeś mordo pięknie zjeżdża, będziecie mieli ciężko dzisiaj powybierać, więc lecimy, nie śpimy i sprawdzamy, jak to wygląda. Kurde, nie mogę otworzyć bramy, a wcześniej mogłem coś, musiałbym usiąść, no musiałbym... No na pewno, musiałbyś dołączyć do gospodarstwa, mordeczka. Widzicie, jak to jest ogółem całe te, już dołączam i wtedy będę wiedział, co mam robić. Wjeżdżam na gospodarstwo i powiem wam, że naprawdę bardzo fajnie oddają tutaj te malowania, bardzo podobnie jak w poprzednim gospodarstwie. Pierwszy raz widzimy ten budynek, w ogóle spotykamy, nie? Nie było tego budynku wcześniej, jest to świniarnia, jeżeli dobrze kojarzę. I świnki chyba nawet mamy kupione, więc będziemy mogli sobie pokazać, jak to wygląda. Jestem naprawdę w szoku. Jestem naprawdę w szoku, bo pierwszy raz tak coś działo, budynek gospodarczy tutaj, o kurde, trochę nam się wkradło, widzę tych zieloności nam. Kurde, szachmat mordo, gdzie ty jesteś? Mamy też jako jedno z niewielu, gdzie nam się gospodarstwo spodobało z drzewami. Tutaj już troszkę przymknęliśmy oko, bo ogólnie to drzewo lekko mniejsze mogło być i mieć trochę poobcinane gałęzie w razie, bo trochę jest za duże. Sobie tutaj po prostu dwa razy mniejsze drzewo, to z tego samego rodzaju i naprawdę by było coś pięknego, nie? I wtedy lekko poprzycinać te gałęzie, bo przecież piła była dostępna i my byśmy to widzieli, więc by było super. Ale dobra, lecimy z pierwszym podpunktem, czyli zagospodarowanie terenu, już nawet nie muszę patrzeć w tabelkę, jak już widzę dobrze, że z tamtej strony tutaj nam się idealnie mieści wszystko i mamy takie coś innego, bo zobaczcie, tutaj jest fajny niski poziom, ale tutaj, żeby jechać na polo, już musimy sobie podjechać troszeczkę do góry, więc bardzo fajnie jest to wymyślone. No i tutaj oczywiście do samego końca zbudowane są krzaczki, są jakieś płotki, więc do samego końca można powiedzieć, że z terenem się pobawił i ten teren zagospodarował. I generalnie ci powiem szczerze, że tutaj ta czwórka plus dla mnie jest taka dość wskazana, bo... Bo to mamy, jest to najmniejsza działka, co prawda, ale z jest tylko w 100%, no i tutaj mówię, mamy to podwórko, jest niby tu takie duże się wydaje, ale tak szczerze, no tutaj, no co, byśmy sobie coś w cieniu postawili, jakiś traktor czy coś, no tu musimy jeździć cały czas, więc nie możemy powiedzieć, że tu jest pusto. Dlatego też ja bym takie, no, czwóreczkę z plusem tutaj mógł na to proste gospodarstwo tutaj rzucić. Można tak. Co my tutaj mamy? Aha, tutaj jak się do tego garażu wie? Aha, dobra, on od strony chaty tu wjeżdżamy, kurczę, ja tu wam pięknie idę pokazać, więc też zobaczcie, bo zagospodarował bardzo fajnie teren, gdzieś tam z ogródkami, gdzieś z chałupą. O, tu jesteśmy w trakcie cięcia trawy, w większości już jak widzimy jest ścięta, więc naprawdę, no szapoba, czapki z głów, bardzo fajnie to wygląda. No to drzewo, kurde, bym dał dwa razy mniejsze i tu bym dęba dał swojego, z posąsiedzku, z grubym pniem, nie tego wysokiego, oddałoby od razu. 4,5, zastosowanie dekoracji i szczegółów. Jeśli chodzi o szczegóły, no to mamy jakieś tam ciągniki, maszyny, więc coś tutaj jest, zawsze już nie jest tak pusto w halach, czy też w garażach. Jeśli chodzi o szczegóły, no tutaj tych szczegółów kilka gdzieś tam jest, bo nie można powiedzieć, że jest malutko. Tutaj jakaś... Tutaj mamy dmuchawę. Zobacz ten kadr na przykład tutaj. Ach, znów mamy tak zrobione. Z tej struny. Proszę cię, tutaj pod pryzmę.
O, i widzisz, jak tutaj staniesz, to naprawdę ten kadr, gdzie gdzieś tu mamy no. jakąś maszynę, jest tu jakieś tu, tak, podoba mi się są to. Jakieś rzeczy tutaj. U góry fajnie, to... jakby ciągnie z przyczepami zjeżdżał, a tu na dole jeszcze coś to podczepiało, więc no tutaj jest tych szczegółów dużo, bo tutaj mamy te takie róbcie, takie te przydasie tak zwane. Szkoda, że znów jest dmuchawa w taki, a nie inny sposób, no ale tu raczej przy tym budynku miał ciężko coś zgrać, bo jak widzimy, no nie mamy silosów, więc gdzieś zboże trzeba niestety nam tutaj pochować. Zastosowanie dekoracji i szczegółów, kurde. Nie ma tego tu za dużo, co nie prawda, ma tego tak tu za dużo, pierwszy patrząc. Raz chyba tak jest ogólnie, ale też nie ma miejsc takich, gdzie jest mi mocno pusto. Znaczy nie, generalnie wszystko jest zagospodarowane ładnie, bo na przykład zobacz, tak jak tutaj mówiliśmy, przy tym wjeździe masz krzaki, masz to wszystko w miarę ładnie, schludnie też ze sobą połączone. Także tutaj... kwiaty co... namalowania są. Więc tutaj chyba taką czwórkę jestem w stanie na spokojnie tutaj dać, bo tych kilka maszynek się pojawiło. Kilka maszyn jest też tych ozdób też tu przy budynkach sporo, także myślę, no, że... No taka czwórka plus nawet można by było się zastanowić, bo tu faktycznie przy tym domu też bardzo fajnie ten ogródek wymyślał. Wiesz co, dajmy 4 plus. Proszę bardzo. Ta brama jest w powietrzu, a nie, to po prostu tak przez te krzaki wyglądało. Ale też fajnie, bo dopasował wreszcie maszynami i pojawił się jakiś zetorek. Wreszcie też tak polskością zapachniało, bo kurczę, gdzieś ta syrena tym polegała, było kilka takich ciągników mniejszych do wzięcia i wreszcie w końcu ktoś je tutaj wziął i to pasuje. Więc jak najbardziej się fajnie z tym zgadzam. Jeszcze powiem ci a propos tych szczegółów, mimo wszystko przy chacie całkiem tak, sporo. Tak. Znaczy całkiem sporo, całkiem spoko jest to rozdysponowane. Bo gdzieś tutaj mamy przy tej bujawce jakieś do nic. Trochę ten kosz mi tu nie pasuje. Że ktoś przy samej chałupie by miał taki rozpierdziel, bardziej by to za płotem moim zdaniem wyglądało w tym miejscu. Gdzieś tutaj, tam nie z tej strony i tak dziwne trochę, że tutaj wiesz, ma do koszenia, tu już jakby nie patrzeć jest jego, jest to ogródek jego, bo tak by to można było nazwać. Cały, a tu jednak gdzieś takie śmieciowisko zarośnięte trochę, z tym bym się trochę nie zgodził, dlatego też te 4 plus moim zdaniem będzie idealne. Kreatywność i praktyczność. Jeśli chodzi o kreatywność, to tylko i wyłącznie możemy w kreatywności gdzieś tam wrzucić tą drogę z tyłu. No. Ten tył, bo to jest naprawdę bardzo kreatywne i fajnie to wygląda, tego jeszcze nie było. Gdzieś tam na tym podwyższeniu fajny dojazd do tego pola tutaj jest. Jeśli chodzi o praktyczność, gdzieś tam troszeczkę słabo z tą dmuchawą, ale też poniekąd go rozumiem, choć tu by można było jakoś się postarać, może żeby to tutaj na górę dowalało. O, tu jakby gdzieś zrobił tą dmuchawę może. Można by było jeszcze pomyśleć, ona jest na jakiej wysokości? No dość wysoko, dość wiesz, wysoko. To są różne wysokości tej dmuchawy. Aha, czyli o... no to można było pomyśleć, żeby ona była tutaj z tym wsypywaniem właśnie tam. Wiadomo, tu mu pasowało przez przejazd, ale okej. I co tak jeszcze tutaj by można było popatrzeć? No kreatywnie dość ta chałupa tutaj z tym wjazdkiem do garażu, tak troszeczkę jest to oddzielone, więc jakaś tam kreatywność jest. Wiadomo, są plusy i minusy tego. Kurde, szkoda, że to drzewo tak jest zastosowane i tu, ale chyba czwórka. Ja bym, nie, przepraszam, bo mieli to przy kreatywności, no to musimy popatrzeć. Trzy, ile tam było przy poprzednim? Trzy było przy poprzednim. Trzy było przy poprzednim, no to tą trójeczkę to, bym też tutaj tu, dał. Tu jest też podobny, trójka. Nie? Też trójka, no. Też trójka. Zapomniałem, że to ta rubryka, więc dałbym podobnie jak poprzednim, żeby było już okej. Estetyka. O Jezus, czekajcie, bo mi spadło. Jeśli bardzo. Chodzi o estetykę, też widzimy jakieś tam gdzieniegdzie krzaczki. Niektóre drzewka nam troszeczkę za blisko były postawione i nam troszeczkę przeszły. Jak kto lubi, no ale wiadomo, no jednak no, czepiamy się troszeczkę tego, bo gdzieś tam by trzeba było to tak porobić, żeby jednak przez te budynki tu zbytnio nie przechodziło. Do kurnika aż boję się wchodzić, bo tu może być zielono, ale może tak wyjdzie, że jednak będzie dobrze zrobione. No jednak troszeczkę zielono tutaj tutaj mamy. Jak w garażu? No w garażu też gdzieniegdzie nam się tutaj coś tam wkradnęło. Więc to, jeżeli chodzi o estetykę, tutaj na przykład, tak patrzę, no, to kurde... Ale wiesz co mi, jedyne co mi nie pasuje? W sensie te wysokie, tutaj, tutaj faktycznie jest ładnie, ślicznie. Ale tutaj jak jedziesz, za dużo tych wysokich, no. Tych środkowych, dokładnie tych środkowych tutaj jakby nie było, by było troszeczkę lepiej. Bo tutaj jeszcze spoko, nie? Tu masz taką skalkę. Bo generalnie tutaj inaczej nie możemy jeździć, jeżeli wjeżdżamy do stodoły, więc tutaj po, no, miarę się by wyjeździło ten teren. Dlatego też gdzieś tam troszeczkę te krzaczki mi podpasowały. Dużo malowania tutaj nie ma, ale to pasuje, po prostu to pasuje, więc no tutaj ile było w poprzednim? Ej, w poprzednim, proszę ciebie, było punktów również 3, a nie, 3. Przepraszam, 3,5. 3,5, to tutaj bym chyba dał, kurczę, no tam było, też są, przechodzą te przez budynki i te rzeczy, no nie? Ja.
Więc tutaj się też zastanawiam właśnie nad tym, bo jednak tych kilka takich, że tak powiem, trawek gdzieś nam się tam przedostało. Ja bym się chyba również skłaniał tak 3,5-4 max, no, ale no raczej tak, no tak. W stronę tego 3,5. 3,5, no też bym chyba tyle dał, bo tutaj gdzieś troszeczkę zaważyło na tym. No nawet spoko ta pryzma z obornikiem. Fakt, że jest trochę świniarnia jest tam i można by było się czepiać, bo generalnie ta pryzma na obornik, nie wiem czy nie wyglądałaby tutaj w tym miejscu o wiele lepiej. Bardziej pasowała, a tutaj na maszyny. Jo, jeżeli tu by było inaczej zagospodarowane, to faktycznie można by ją było. I tam by nie było tak pusto wtedy też, nie? Ale no to tam każdy z was jak już sobie uważa zrobi, więc tu już mamy ocenione i spójność budynków. Fajnie, że coś nowego zobaczyliśmy. Generalnie chatka ładna, zadbana i garaż przy niej, jak najbardziej te dwie rzeczy ze sobą się zgrywają. Nie możemy też powiedzieć źle na pewno o tej zabudowie, bo też zabudowa w miarę zadbana, jakby nie patrzeć. Tutaj też wiadomo. Tekstury też się w miarę zgrywają z tym wszystkim, jakim jest. Jest okej. Okay. Ja tu nie miałbym za co bym tutaj odjąć tych punktów, bo mamy tu jedynie jakieś płoty. Miekuje to drzewo, nie? No ale to To gdzieś tam mniej więcej z tej estetyki odleciało i gdzieś tam z tej praktyczności jakiś deczka, punkcik. Więc no, mamy tutaj piąteczkę. Ja w międzyczasie z Animatix policzy, zapraszam was do niego na poprzedni, czwarty odcineczek właśnie ze sprawdzania farm. Tam oddajcie swoje głosy, macie wszystko w opisie. Jak jeszcze na poprzedni nie głosowaliście, to chociaż padnijcie sobie zobaczyć po zdjęciach, jak gospy wyglądały i jakiś tam głosik zostawcie. A jak nie jesteście pewni, to zapraszamy na odcinki zobaczyć, bo zdjęcia nie zawsze oddają, bo już to się nauczyliśmy, że zdjęcia nie zawsze oddają, więc trzeba lepiej chwilę poświęcić, sprawdzić nawet na szybkości razy dwa sobie puścić nasze odcinki, ale zawsze już będziecie wiedzieli, jak to wygląda. Ile mamy punktów? Proszę ciebie, 20,5. 20,5, czyli z tych wszystkich trzech zajęła ostatnie? Mhm, ale to o pół punkta tylko mniej niż poprzednie. Czyli była tak, 21, 20,5 i 21,5, dobrze myślę? Mhm, dokładnie. No to jest dużo, to jest dużo. No ta pierwsza, polecieliśmy, słuchajcie, idealnie. Leciliśmy od największej ilości punktów do najmniejszej gdzieś. No tak akurat wyszło. Ale chyba bym się z tym generalnie zgodził, bo mówię, no tutaj kilka rzeczy do poprawki, ale przez to musieliśmy gdzieś tam punkty urwać. Nic, nie zabieramy wam więcej czasu, nie wiem kiedy ten odcinek wyjdzie. Miejmy nadzieję, że do usłyszonka już niebawem. Na razie, strzałka i trzymajcie się, cześć! Cześć! A tak jak to my lubimy sobie od razu tutaj sprawdzić. Kurde, ta korona drzewno idealnie bym powiedział, jest docięta do tych budynków, które zobaczcie tutaj jest, bo idealnie do domu to dosięga. I tutaj, i jeszcze przy okazji mamy troszeczkę więcej światła, a jednak klimat to już robi, jeszcze jakiś tutaj krzaczek większy postawić przy tym od tego.